Cześć, z tej strony Pan Bito. Witam Was takim pięknym oto obrazkiem z dzisiejszego poranka. Mamy 7 godzinę miesiącu lipiec, także zaczynamy żniwa. Mamy tutaj po przewinięciu z czerwca, tak jak obstawiałem, dojrzał rzepak. I niespodzianką też był, że również dojrzała pszenica. Obstawiałem, że pszenica będzie w sierpniu, a tutaj wchodzę, patrzę, jest pszenica też gotowa do koszenia. Uszykowałem sobie jeszcze w czerwcu poza odcinkiem już naszego bizona, także jest wydmuchany, wyczyszczony, filtry wymienione, łożyska nasmarowane, także gotowy do pracy. 60 już też szczepiłem z przyczepką, ale na razie 60 sobie zostawimy. Weźmiemy, najpierw pojedziemy na pole już naszym bizonem. Bo tam może być troszeczkę ciężko w ogóle się szczepić. Rozszczepić i szczepić potem z headerem, więc nie będę sobie zostawiał jeszcze drogi 60. Najwyżej jak obkosimy dookoła ładnie pole, no to wtedy sobie podjedziemy 60. Podsumowując, czas, żniw, start. Jedziemy w końcu, wyjeżdżamy z dobrą robotą w pole, bo tak naprawdę ten maj, czerwiec to były miesiące takiego trochę lekkiego przestoju. Nie mieliśmy za bardzo co robić w tych miesiącach. Ale za to znowu w lipcu mamy już dosyć sporo roboty, bo tak jak ja sobie planowałem, mówię, będzie rzepak do koszenia. Te jedne pole, no to zaraz sobie to obkosimy. No i mamy łąkę. Drugi pokos do zrobienia siano. Mnie te dwie prace miałem tak na lipiec zaplanowane. A tu nam doszła pszenica. Czyli nam doszły kolejne mucenie bizonem. No i zaraz jak skosimy sobie tę pszenicę, no to wiadomo, że musimy spresować słomę. Zwozić niekoniecznie, nie musimy od razu w tym lipcu. Najwyżej zostawimy sobie już spracowaną na polu, zwieziemy sobie to na spokojnie w sierpniu, bo na to znowu wychodzi, że w sierpniu będzie kolejny taki miesiąc dość luźny, że tak powiem. Bo owies chyba będzie na wrzesień, soja na pewno będzie wrzesień. No i kukurydza, myślę, że będziemy kosić kukurydzę gdzieś w październiku. Jeszcze się zastanawiam. Zobaczcie, że tak aż się prosi. Pięknie złoty. Muszę teraz czekajcie, muszę tutaj tak pomyśleć, gdzie tu stanąć. Tym bizonem, żeby się ładnie rozszczepić. Ale tu mamy sporo miejsca, więc jak podjadę sobie najbliżej chyba tego rowu, to tutaj powinienem się ładnie wykręcić. Dobra, to tutaj sobie odczepimy nasz wózek. Dobra, czy. Nie, mam podpięte węże. Dobra, okej. Dobra, rozłożymy sobie nasz kombajn. Złożymy tą klapę od zbiornika. Okej, włączamy mocarnię. Chyba sobie pojedziemy tą dwójką. Tak myślę. Powinno być ok.
8 na godzinę. To zrobimy sobie chyba 7, 6. No bo tak trochę za szybko w rzepaku te 8 na godzinę. Myślę, że mógłby bizon gubić. W ogóle mało kto się odważyłby w tych czasach kosić bizonem rzepak. Ale że mamy po remoncie szczelne wszystko, także sita nowe, to jedziemy. Ciekaw jestem, jakby sobie bizon radził w kukurydzy na ziarno. Czy dałby radę, czy nie? Generalnie szczepiłem się 60 z jedną szczepką, bo obstawiam, że więcej raczej nie będzie niż te 6,5 tony z tego pola. Generalnie po tych żniwach tutaj rzepakowych zrobimy sobie live'a w tym tygodniu jakoś. Myślę, że bardziej tam w okolicy wtorek, środa, coś takiego. Żeby właśnie poobcinać te drzewa tutaj. Poobcinamy te drzewa i jeśli zaczniemy sobie może taką uprawę na tym polu, to sobie tak samo z tamtej strony poszerzymy te pole dość sporo. Ładnie, jak jest hedera dymi, to kurzy, o tak, bo dymi to raczej nie, ale kurzy. To znaczy, że rzepak jest suchutki. Nie zapowiadają deszczu, także myślę, że śmiało sobie w tym lipcu na spokojnie to poobkaszamy. Prawdopodobnie zobaczymy, jak będziemy stać z czasem, czy zaczniemy już dzisiaj tą pszenicę też kosić, czy zostawimy sobie to na kolejny odcinek. Zrobię sobie zdjęcie na miniaturkę, bo tu taki gęsty ten rzepak się zrobił fajnie. Zrobię sobie zaraz zdjęcie na miniaturkę. Muszę czy... Z tej strony tak, o, fajnie w tym rzepaku to ten bizon wygląda. Nawet, że później sobie zrobimy jeszcze jedną jakąś. Lecimy dalej. O, i poza odcinkiem, od wczorajszego odcinka, że tak powiem,
Pobawiłem się troszeczkę z tym stylosem. Przestawiłem go tak jak chciałem. Poogarniałem tam troszeczkę teren też dookoła. Te drzewa wywiozłem tam za tą kupkę kopiszonki, co jest zostawiona. Wywiozłem te drzewo, niech tam, mówię, na razie leży, niech tam nie przeszkadza przy nawracaniu. Także silos jest postawiony, gotowy do sześciutki, gotowy do włożenia kiszonki. Jestem tak naprawdę zdziwiony, że aż tak ładnie udało mi się go tam wpasować. Zastanawiałem się później, czy nie zrobić tego drugiego, ale mówię, nie, ten jest ładniejszy. Jestem tylko ciekaw, jak wygląda z ubijaniem kiszonki właśnie. Bo na zdziechowie miałem postawiony taki silos, że nie mogłem wybrać kiszonki do końca. Łyżką i próbowałem jedną łyżką, drugą łyżką. Zostawało gdzieś jakby pod betonem, czy... Bo te kubki wizualnie ja je widziałem, ale nie mogłem ich zabrać tak, jakby na łyżku nabrać do siebie, nie? No były po prostu jakby po prostu tekstura, a w silosie pokazywało tam cały czas 3-4 tysiące litrów i nie mogłem go wyczyścić do zera, żeby na przykład na nowo zrobić sobie kiszonkę w nim. Pierwszy sezon, czy tam dwa sezony, tam się tak męczyłem i brałem, sprzedawałem ten silos po skończeniu, po wybraniu, tak jakby, no, do tego, ile mogłem wybrać. A potem poczytałem sobie troszeczkę w internecie i ktoś tam podpowiedział mi, że mogę sobie, że tak idzie zrobić, że malowanie teksturą. I robiłem największy pędzel, robiłem blisko silosu. I wtedy mi normalnie zamalowywało tą teksturę kiszonki, jakby na przykład na beton. I nagle w silosie się robiło zero. Że oszczędzało mi to te kupowanie i stawianie tego silosu na nowo i kombinowanie z tymi pieniędzmi, żeby się zgadzało, jak było wcześniej. No ale powiedziałem, że nigdy już więcej tego silosu nie postawię. Dlatego tam, jak widzieliście ostatni odcinek, to zaraz mówiłem, że tamte silosy na końcu nie, tych nie stawiamy. Bierzemy któryś z tych dwóch, nie? Dobra, 98, 99 zaraz będzie. I 100. Cofniemy sobie. Dobra, na razie bizona zgasimy i idziemy po naszą 60. Szybko się przetelepniemy. Nie wiem, czy brać tą drugą. A nie, najwyżej się obrócimy. Pyrki już przekwitły. Nie pamiętam, no, czy we wrześniu, czy w październiku ostatnio zbierałem pyrki. Ale chyba we wrześniu. A chciałbym tą robotę jakoś tak podzielić, żeby, wiecie, co miesiąc było jakaś tam... jakaś tam taka główna robota, a nie, że na przykład wszystko walniemy sobie we wrześniu, a przyjdzie październik i tak naprawdę nie będzie nic na odcinek. Już bym wolał naprawdę to, bo tak teraz myślę, że w październiku kukurydza może się robić już żółta.
I czy nie lepiej będzie na przykład kukurydzę przenieść sobie na ten wrzesień jednak, a pyry zostawić sobie na październik, nie? Myślę, że tego bizona sobie zostawimy jeszcze z kilka sezonów. No nim się dorobimy w ogóle do jakiegokolwiek lepszego kombajnu, no to troszeczkę jeszcze na to potrwa. No ale z jednej strony kusi mnie, żeby iść też w te inne uprawy, typu właśnie kukurydzę na ziarno, typu sorgo. No a boję się troszeczkę, że to będzie z tym bizonem wyglądać nierealistycznie, że w ogóle w mojej okolicy tutaj nikt nie uprawia sorgo. Nie wiem, czy na przykład taki bizon w ogóle by sobie poradził z tym ziarnem. Bo kukurydzę to ludzie uprawiają, no ale też nie widziałem właśnie, żeby ktoś bizonem kukurydzę kosił. Kredytu mam zostało do spłacenia niecałe 100 tysięcy. No ale tak jak widzicie, mam jeszcze 61 tysięcy na koncie. W lipcu spłaciłem już jedną ratę. Także no na razie mówię, nie będę jakoś tam nadmiernie spłacał ten kredyt, bo może akurat coś się trafi fajnego, używanego do kupienia. Może jakiś gruber. Coś takiego, więc może te pieniążki byśmy na razie trzymali. No jeśli nie, to się stopniowo będzie tam z tego sierpnia, lipca, to tam po tej racie, tak jak wam mówiłem, będziemy to spłacać. Spokojnie do przyszłego sezonu będziemy w banku na zero, ale w kolejnym, po żniwach w tym następnym sezonie, tak powiem za rok, na tym polu obok tej pryzmy, co teraz postawiliśmy na tą kiszonkę, po tego silosu, tam gdzie mamy ten owies posiany, no tam już są złożone plany budowlane na postawienie tej obory. Postawienie obory na około 100 sztuk krów mlecznych. Także tam będziemy, skosimy teraz ten owiec i już, i tak, jeszcze tak, jeszcze raz sobie zasiejemy. Myślę, że, poczekajcie, ja chcę zobaczyć tylko, jak wygląda tutaj z planami koszenia. Bo nie pamiętam, owiec kiedyś kosiło, a owiec można nawet w sierpniu, wrzesień. Więc my posialiśmy dość wcześnie, bo chyba w marcu. Więc jest szansa, że ten owiec kosimy sobie w sierpniu. No, a ziemniaki mamy
Dobrze patrzę. Tak, tu. Wrzesień, październik, listopad nawet, więc na pewno pyrki zostawimy sobie na październik, to tam nie ma żadnego ale. Kukurydzę sobie zrobimy najwyżej też w październiku. O! Ale to chyba na ziarno już będzie tu pokazywało. No, także mamy szansę, że w sierpniu będziemy mieli co robić, czyli będziemy kosić sobie owies. I zaraz w tym sierpniu, jakbyśmy zasiali rzepak albo jęczmień. Chyba bardziej jestem przychylny do jęczmienia. Wiecie, o co mi chodzi? Żeby na kolejny ten sezon, jakbyśmy mieli zacząć tam tą budowę, żeby to było dość. Żeby można było dość szybko zacząć tą budowę. Na przykład byśmy w czerwcu skosili jęczmień. Wiadomo, ogarnęli te pole, poubijali, pójdą fundamenty, nie fundamenty. To myślę, że w lipcu można już by było zacząć ciągnąć mury, nie? No a jakbyśmy sobie posiali, nie wiem, kukurydzę, no to będziemy czekać do października, no to nie ma sensu w ogóle. Więc albo wchodzi w grę tam jęczmień, albo rzepak. A z tego względu, że będziemy potrzebować no, dość sporo słomy, to zrobimy sobie ten jęczmień. A rzepak sobie zrobimy gdzie indziej, myślę. Generalnie z tego, co tak myślałem, to wychodzi na to, że w kolejnym sezonie nie będziemy siać kukurydzy. Nie będziemy siać kukurydzy z tego względu, że teraz zbierzemy sobie te największe pole. Tam liczę, że będzie około 100 ton. No, myślę, że spokojnie będzie 100 ton tej kiszonki. To teraz weźmy sobie, policzmy, że krowy te nasze, teraz te 40 sztuk, w tym sezonie nie zjadły jeszcze tych 50 tysięcy, 50 ton. No to tak naprawdę by wychodziło na to, że kiszonkę będziemy mieli na 2 sezony z tego pola. A obora będzie budowana dopiero w kolejnym, zacznie się budować w kolejnym sezonie. Będzie pewnie budowana dopiero na wiosnę te 2 sezony. No to mamy spokój tak naprawdę z kiszonką na te 2 sezony całe. A w razie czego jeszcze będziemy mieli siano kiszonkę, tak? Bo mamy w tej chwili tam chyba z 10 belek. A przecież trzeci pokos, który będę robił we wrześniu, też będzie na siano kiszonkę. No to na spokojnie sobie to tam jakoś poukładamy. A wówczas będziemy mogli na przykład sobie zagospodarować kolejne pole pod zboże. No i oczywiście, tak jak wam mówiłem w poprzednim odcinku, jest w planach wziąć w dzierżawę jedno albo dwa pola. Jeszcze pomyślimy, jak to damy radę. Czy damy radę obrobić oczywiście. Z jednej strony, żeby było się pokusić jedno kupić, drugie wydzierżawić. I nawet tak mam mniej więcej w planach, które kupić, żeby powiększyć to tak w jedno większe. Ale to na spokojnie, będę wam na bieżąco mówił co i jak. Myślę, że też to taka będzie dla was ciekawostka, żeby wpadać na te odcinki. Już z tej strony mogę was serdecznie zaprosić na kolejne odcinki, na kolejnego live'a. I oczywiście pamiętajcie zostawić łapkę w górę, jeśli wam się podobało, subskrypcję. Jedziemy się wysypać. Miałem no fajnek z tymi szczepkami, mój nie będę brał drugiej, bo to tak myślałem, że tutaj nie będzie tego rzepaku multum. Jak się troszeczkę te pole tu poszerzy, myślę, że trochę te pole będzie nam więcej oddawało. Pięć ton będzie? Chyba tak, 5 ton. No.
Dobrze, to nic. Ja dziękuję Wam bardzo. I widzimy się w kolejnym odcinku ze żniw pszenicy. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Dzięki. Na razie. Hej.